Witajcie serdecznie. Dziś przyjrzymy się pojazdowi Icarus 260. Nie jest to wersja BKV, gdyby ktoś pytał. Jest to standardowa wersja, czyli ta wydana wcześniej. No i zacznijmy od wyglądu tego pojazdu, który jest, trzeba przyznać, bardzo ładny. Prezentuje się bardzo ładnie. Błyszcząca karoseria, odbijające światło szyby. Także w tej kwestii jest fajnie. Charakterystyczny dla Ikarusa dach. Także fajnie to wygląda. Wnętrze. Podobny poziom jak na zewnątrz. Bardzo szczegółowe tutaj wykonanie wnętrza. Słabych punktów brak, co by tu dużo mówić. Tutaj mamy kamery, no i stanowisko kierowcy również podobny poziom prezentuje. Tak więc wygląd jest bardzo dobry i nie ma się czego za bardzo przyczepić. Tak mi się wydaje. Kwestia druga, funkcjonalność. Jak tutaj się sprawa funkcjonalności prezentuje? Jak tutaj to wygląda? Szyberdachy nie działają na zewnątrz. Przesuwane szyby. Czy to w jedną, czy drugą stronę. Możemy je odsunąć. Żadne klapy nie są tutaj otwierane, nic z tych rzeczy. Przy stanowisku kierowcy również szyba jedna i druga jest przesuwana, jedna w jedną stronę, druga w drugą. Tak tutaj wygląda funkcjonalność na zewnątrz. Funkcjonalność we wnętrzu. No, podobnie sprawa wygląda z szybami. Tutaj mamy przycisk aktywny nad drzwiami. O. I dopiero po włączeniu zasilania i naciśnięciu zapali nam się ten przycisk na zielono, jak widzicie. I no niestety, brakuje funkcjonalności szyberdachom. Jest tak ze wszystkimi trzema. Także to jest na mały minus. I jak widzicie, można się doszukać błędów. Tutaj macie taką dziurawą karoserię. Także na pewno wieje nieźle tam w zimie. To jest taki jeden z nielicznych błędów, które no, można znaleźć, ale dla chcącego nic trudnego. Przy środkowych drzwiach tego nie ma. No oczywiście tutaj są szczeliny, ale to z racji otwierania drzwi. W ogóle drzwi są bardzo szczegółowo wykonane. Podłoga szczegółowa. No i na tym tutaj się kończy funkcjonalność we wnętrzu. Co do wyglądu, tutaj mamy, oj, tutaj mamy nagrzewnicę, jak widać. Tutaj kolejna. Gdyby ktoś chciał się doszukiwać, to są. No, stanowisko kierowcy w pełni funkcjonalne. Roletka. Odsuwane drzwi. Z takim charakterystycznym dźwiękiem. Bilety. Oj, znowu się nie udało. Przepraszam Was za to. Bilety. Kasetka z pieniędzmi. No i wszystkie tutaj przyciski funkcjonalne na pulpicie. Sterownik wyświetlaczy uruchamiany osobno. Wskazanie temperatury, hamulec ręczny. Wszystko działające tak jak należy. No i przejdźmy do udźwiękowienia modelu. Drzwi właśnie słyszeliście.
Dzwonek załącza się automatycznie. Poza pierwszymi drzwiami. I tak to tutaj wygląda. Udźwiękowienie drzwi. Klakson standardowy. Wycieraczki podzielone na lewą, prawą. Także mogą one pracować jak nierówno. Nie są zsynchronizowane ze sobą. Silnik. Mamy do wyboru kilka silników i skrzyni biegów. Ja tutaj w tym przypadku mam skrzynię biegów ZF. W przypadku akurat Ikarusa lepiej ustawić kamerę w ten sposób. O. Moim zdaniem udźwiękowienie jest naprawdę bardzo fajne. Jeżeli skusicie się na pobranie wersji BKV, czyli przewoźnika węgierskiego, no to wtedy będziecie mieli jeszcze inną mieszankę dźwięków, jeszcze inne skrzynie biegów. Ja już tamtej wersji nie będę brał pod uwagę, bo jest ona specjalnie zrobiona pod jednego konkretnego przewoźnika i zostały tam troszeczkę zmienione pulpity i zmienione wnętrze z tymi charakterystycznymi tutaj pod drzwiami lampkami czerwonymi, ostrzegawcze światła przed zamknięciem. Także tamtej wersji już nie będę brał pod uwagę, ale jest ona bardzo zbliżona wykonaniem do tej podstawowej wersji Ikarusa 260. No i tutaj mamy jeszcze kierownicę, oczywiście bez niej ani rusz. Co jest też bardzo fajne i nie jest to błędem, włączenie kierunkowskazów, na przykład tutaj w lewo, i z powrotem wyprostowanie kierownicy nie jest jednoznaczne z jego wyłączeniem. Musimy to zrobić ręcznie, za każdym razem. Także jazda Ikarusem wymaga wprawy, jeśli rzeczywiście chcemy używać kierunkowskazów tak jak należy. Wyłączymy silnik. Wyświetlacze działają jak należy, ja tutaj już nie będę pokazywał. Światła. Oczywiście możemy włączyć światła przeciwmgłowe. Z przodu dodatkowo. Także kończąc już i dodając jeszcze taką kwestię, która będzie ważna dla wielu, to dobre wykonanie całości autobusu tego Ikarusa 260 no, ma troszeczkę zły wpływ na nasz sprzęt, jeśli posiadamy słabszy sprzęt. Po prostu ten autobus jest bardziej wymagający. I na to musimy zwrócić uwagę. Tak więc to są dwa takie błędy, które udało się znaleźć. To właśnie wymagający jest ten pojazd oraz tutaj, jak widzieliśmy, o w tym miejscu dziura na wylot, chociaż jak widać z drugiej strony jest ona niewidoczna, co ciekawe. Także brakuje czegoś od wnętrza. Natomiast z zewnątrz to już w ogóle w żaden sposób nam nie przeszkadza. Tak więc to są takie dwa błędy. Ale biorąc pod uwagę resztę wykonania, to moim zdaniem autobus zasługuje na zasłużoną dziesiątkę w skali 10-punktowej. I taką ocenę ode mnie otrzymuje. Oczywiście ktoś się z Was może nie zgodzić, że coś Wam będzie przeszkadzać, albo że rzeczywiście silnik może jest nie za bardzo realistyczny, ale jeśli Wam to przeszkadza, no to myślę, że polecam Wam pobranie wersji specjalnej BKV,
Tam mamy jeszcze inne skrzynie biegów, jeszcze inne mieszanki, silnik plus skrzynia biegów. Także każdy znajdzie coś dla siebie fajnego, co polubi najbardziej. To wszystko, co przygotowałem w tym materiale. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. No i przede wszystkim komentujcie, oceniajcie ten materiał. A jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, no to niech to zrobi. Myślę, że nie pożałuje. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.